Hej, 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 siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Maciur i kłaniam swą czachę po samą wiszącą lachę, kochani. I witam was, witam w ostatnim, już na pewno ostatnim odcinku z naszej serii tutaj, Fishing Planet, kochani. Ale jak mówię, będę wrzucał jakieś takie może popierdółki, może jakieś zawody wrzucę, zobaczymy co się tutaj będzie działo. Jeszcze nie kończę grać w tą grę, bo nie ma i tak w co grać, tak więc będę cisnął sobie dalej tutaj. Ale nagrywam ostatni odcinek, kochani, z pokazywania łowisk przynajmniej. Tak jak ja to miałem w planie. Jesteśmy na potoku Kanik. Ja wam już tutaj pokazuję. O, hop. Jesteśmy tu, kochani. Ja sobie tutaj wczoraj troszeczkę pochodziłem. Na początku nagrania mieliście dwie unikatowe czawicze, jakie złowiłem. Tak więc teraz spróbuję pokazać to na nagraniu. Ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tak więc co? Myśmy skończyli tutaj ostatni odcinek. Gdzieś tutaj chyba na tym łowisku. O ile się dobrze orientuję, tak tu, a musimy iść teraz tam, kochani, na to ostatnie łowisko. Przejdziemy sobie tutaj i musimy tam przedostać się tymi krzaczkami różnymi, różnistymi. Tak więc pędzimy sobie tam. Musiałem popatrzeć na godzinę, żeby odcinek nie miał kurwa 2 godzin, bo przy tej grze mi tak czas szybko leci, że masakra. Tak samo te live'y, nawet nie wiem kiedy, a tu już jeb, 3 godziny live ma. No tak, dobra, tutaj to jest, żebym się nie zakręcił. Tutaj przejdziemy, kochani, sobie na nowe łowisko, gdzie właśnie sobie złowiłem tą unikatową czawiczę. Tą mniejszą, tą większą złowiłem na innej miejscówce. Na tej pierwszej tam, którą wam pokazywałem tutaj na tym potoku. Ale obydwie złowiłem na blachę tą cytrynowy tygrys, czy jak się to tam nazywa. O, widzicie? Tutaj żeśmy doszli, tu skończyłem ostatni odcinek. Tutaj żeśmy sobie pochodzili. A my idziemy, kochani, na takie wysepki. Tamtych knurów, co widzicie, co łowią? No to to jest druga miejscówka tutaj z tej gry, gdzie możemy łowić. Po prostu ich tylko widzimy po drugiej stronie tego potoczku i tyle. A my idziemy jeszcze dalej. Zobaczcie, jakie to tu jest rozbudowane, kurde. Mamy już koniec dziąka, kochani. Ale jeszcze może zarzucimy coś tutaj. Ja zmienię tylko wędę. Bawiłem się tutaj tym woblerkiem, kochani. Możemy nim rzucić z głupot. Czemu nie? Może coś weźmie jeszcze na koniec dnia. Tak więc próbujmy szczęścia jeszcze tutaj, kochani. A jak nie, to zaraz się przenoszę i tak na rano, bo tu rano są brania tej czawyczy. Z tego co tutaj gadałem z kolesiami, to on powiedział, że tu wieczorem nawet nikt nie złowił unikata czawyczy, że to tylko rano łowią. No ale widzicie, tu już jakaś unikatowa keta, unikatowa czawycza, tak tutaj, a patrzcie ile tych medalowych, to jest masakra, tu się łowi same, kochani, unikaty praktycznie, no oni łowią, bo ja tu wczoraj chodziłem i nic nie umiałem złowić. Nie wiem, albo kurwa gra mi się zaś coś pierdoliło w niej, albo nie wiem, albo po prostu taki dzień był i tyle. Normalnie nic mi nie chciało brać, tak więc boję się, że teraz też gówno złowię i dlatego pokazałem wam te dwie unikatowe czawyty na początku nagrania. O, nic. Widzicie? Ale jeszcze mamy tutaj drugą wysepkę i z tej drugiej wysepki się lepiej, kochani, rzuca. Przynajmniej mi. No, ja sobie tutaj zawsze stoję i rzucam to tam daleko, o. Mniej więcej tam. Łowiłem tu też na spławik, na shinera, teraz łowiłem medalowe czawycze, kochani. Ale tak jak mówię, jeszcze 5 minut mamy tego dziąka, no a potem musimy się przenieść i tak. Ale może jeszcze coś pobrać, to nie jest powiedziane, że nie pobierze. Łowisko super, patrzcie się, aha, i zapomniałem wam powiedzieć. Zainwestowałem jednak w tą siatkę 200 kg, mówię, jak idę na ten potok, to kupuję tą siatę, mówię, i tak mam tej kasy na tyle, że nie ma co tutaj pazerować. I kupiłem sobie tą siateczkę, teraz mogę każdą jedną rybę zabierać, jaką tylko złowię. I tyle, a tak jak powiedziałem, nie zamierzam kończyć zabawy z tą grą. No jest już trochę nudna jak dla mnie, ale nie mam w co grać i będę grał w tą grę dalej i tyle. Zmienię jeszcze na cytrynkę tutaj, kochani. Może jeszcze się coś uda złowić przez tą krótką chwilkę. Dwie minutki. Damy radę?
No i dlatego kupiłem sobie tą siatkę, wrócę do rozmowy. Tak, żeby móc wszystko już tutaj zagarniać, kurde, tej ryby teraz tutaj wejdzie, nama wejdzie. Powiem wam, że się przeliczyłem, bo ja szedłem na ten potok ostatnio tak, żebym szybko tą siatę zapełnić 120 kilo. O, już dupa z tego. Już tutaj nic nie złowimy chyba. Ostatnio tutaj tą siatę tak szybko zapełniłem, a tu zobaczcie, kurde, ostatnio co żem sobie tu wszedł, ale to chwilę byłem. Z rana i trochę z wieczora. Widzieliście, że dzisiaj dokończam ten wieczór. To macie po 2 godziny i z rana i z wieczora. No i 60 parę kilo tej ryby tylko złowiłem. A tu, o proszę, unikatowa nerka już złowiona przez smakosza. I powiem wam tutaj taką zasadę. Nie będę tego zwijał, zwinę to szybko. O, tak to chciałem powiedzieć. Nie będę się już bawił w te przytrzymanie. I tutaj mówili chłopaki, że gratki to się tu pisze dopiero 30 kilo. Tak sobie tu ustalili. A my się przenosimy, kochani, na rankę. Tylko zobaczę, jaki będziemy mieć ten wykaz brań. No proszę, i to jest właśnie ten wykaz brań. Piąta rano, widzicie? 2 godzinki i 2 godzinki tu. 19, 20, no 3 godziny, powiedzmy 3 godziny, no. I my się przenosimy na piątą rano od razu. Tak więc, pyk. Piąta rano. O, piąta. Nawet nie muszę płacić, super. Tylko musimy zapłacić za przedłużenie. I zobaczcie, ile zarobiłem za te 64 kg ryby. 6 tysięcy to wcale nie jest, kurde, jakoś super. Za 200 kg tutaj tego gówna, co bym nałowił, to bym dostał 20 tysięcy. No ale ja myślałem właśnie, że to szybko mi pójdzie. No ale trochę się przeliczyłem. No ale to nic, to nic, to nic. Ciśniemy sobie, kochani, tutaj teraz tą czawiczę. Spróbujemy złowić znowu medalową, znaczy unikatową. Tutaj gdzieś na nią rzucałem, na te dwie choineczki, co tam są. No i zobaczymy. Może pobierze, może pobierze. Ona bierze właśnie od 5 do 8 rano, z tego co się tutaj dopytałem wszystkich, co tu łowią. Nie ma teraz tego, kurde, kolesia, z którym sobie tutaj łowiłem. On miał fajne, kurde, porady. No, ale zmienię. O, tak, tak damy. Tak powinno być dobrze. Zobaczymy, zobaczymy. Może się uda, ale ja nic nie obiecuję tutaj, że wam pokażę unikata tutaj, jak łowię. Ale powinien wejść, kurde. No zobaczcie, jak tu unikaty im wpadają. To i nam może wpadnie. Tylko jak będzie tak, to kurde brało mi ta ryba jak ostatnio. No to nic nie złowię. No i zaczep już, kurde, już zaczyna się, widzę, dzień zaczepów. No. Powiem wam, że jakby wzięła, to już by wzięła, ona jakoś tak na 30 metrze biorą. Ale ja zawsze do końca ciągnę, bo bliżej brzegu też może wziąć, nie jest powiedziane, że tylko na 30. Z tego co ja tak zauważyłem, to na 30. Jeszcze nam tu sporo zostało tego, tej żyłki. No ale już tutaj to chyba nic nie pierdolnie nam do tego. Piąta rano, kochani, słoneczko, no. Powinno się udać, powinno się udać. Zwijam to. Jeszcze raz próbujemy. A jak nie, to przejdziemy sobie w inne miejsce i będziemy rzucać w innym miejscu. Fajnie tutaj mi się łowi na tą blachę, bowiem wam, bo ona fajnie szybko opada tutaj w tej wodzie. Nie trzeba czekać jak na tych niektórych wodach, że ona się zawiesi, kurwa, i leci, leci, leci pół godziny. Halo, co tam, zaczep jest? Widzicie sami. Kurde, coś jest nie tak, powiem wam, albo jakoś ta blacha nie chce mi się odbijać. Muszę dłużej przytrzymywać myszkę. Nie wiem, o co chodzi. O, teraz zajarzyło, fajnie. No, mogłaby jebnąć. Pełne skupienie, kochani, pełne skupienie tutaj mam. Ciekawe, ciekawe to jest. O, koleś się przywitał, ja bym tu wpadł jak knur ostatni. Ani dzień dobry, ani pocałuj w dupę.
Ale to tam się wytnie. No kurde, kurde, widzicie, i dlatego pokazywałem wam te unikaty, kurwa, przed nagrań, przed tutaj tym odcinkiem, bo na pewno je nie jebnę tutaj, znając moje, kurwa, szczęście nagraniowe, a kurwa skończy się nagranie, te pół godziny odcinka i będę tu jebał dopiero te ryby, bo tak to zwykle bywa u mnie. To jest normalnie masakra tu. Ale dobra, jeszcze mamy trochę czasu. To będziemy sobie tutaj rzucać i tyle. Taki odcinek będzie dzisiaj. To jest ostatnia, kochanie, miejscowa. Nic wam więcej tu już nie mogę pokazać. O, tu już jakiś knur, widzicie, przyszedł. Gdzie on rzuca? Patrzcie się, gdzie on to rzucił. Tutaj tak blisko? Bo on grzutnie wyszedł i tyle. Zaraz będzie jebał unikaty, bo oni tutaj mają, kurde, swoje systemy, kochani. Razem tu łowisz takim kolesiem. Chyba nalewkowy boss się nazywał. Tutaj oczywiście w tej grze taki miał nick. No mi tu, kurde, radził, to mi to brała ta ryba. A tu ja teraz widzę, zapomniałem już, gdzie to w ogóle było, z której wysepki, co, jak i... I będę się tu, kurwa, motał, no ale nic. Może jeszcze się udać, może się udać. Tylko, kurde, dziwi mnie to strasznie, bo na tą blachę to już tu dawno miałem brania, kochani. A tak jak wam wczoraj, jak mówiłem, że wczoraj, kurwa, nic mi tutaj nie brało. Mnie to, kurwa, dziwi, bo ta grania kiedy jest jakaś jebnięta, kurwa, bo... W ogóle nie mam brania, albo ryba, kurwa, raz na 2 godziny, to jest aż niemożliwe tutaj, przecież. Bo wpadłem tutaj, kurde, za pierwszym razem, kochani, to żem tu, kurwa, czaskał tą rybę jak głupi i to miałem ten wskaźnik brań na minimalnym tym. A tu zobaczcie dzisiaj, kurwa. To jest normalnie, jestem w szoku tutaj. Nie wiem, czy to, kurwa, jest zależne od tej gry, czy co tu się, kurwa, dzieje w ogóle z tym teraz. No, ale nie, zaczyna mi się to nie podobać, wiecie? Bo już dawno powinno być branie, według mnie. Przynajmniej z tego, co ja tu zauważyłem, co byłem tutaj. No, a wczoraj to tragedia tu była. Zresztą 60 kilo, kurwa, ryby. W tym unikat, kurwa, przeszło 20 kilo. Za tyle czasu. No to, kurwa, śmiech na sali trochę. A, już myślałem, że coś jebło. Ale niestety to znowu jakiś zaczep. Kiedy, kurde, w tej grze naprawdę zastanawia mnie to, jak to jest zrobione. Tak samo na Michigan, kurwa. Jest, są te godziny brań tego, kurwa, jebańca, szczupaka, a on mi nie bierze i tyle. I mogę ten grunt zmieniać, srać, kurwa, bawić się i on będzie tam jakoś brał. Ale nie jakoś specjalnie, że wiecie, słabiutko, słabiutko po prostu i tyle. A będziecie mieć wszystko to, co zawsze. Słońce, kurwa, od 8 tam do, nie wiem, do której on tam bierze. Czy tam od 5 powiedzmy do 9, jeden chuj. A nie będzie wam brał tak, jak powinien i tyle. Będziecie mieć słabiutkie te brania na maksa. Nie wiem, czy to jest jakoś jeszcze tu uzależniane po prostu od dnia kalendarzowego normalnie. Kurwa, nie wiem. No bo to jest, kurwa, śmiech na sali teraz. O, jest coś, siedzi. No, pewnie czawycza. Ale jakaś, kurwa, malutka, kochani. No bo to nie jest nawet czawycza. Co to jest? Keta? Chuja, czawycza. No, jakaś maciora jest. O, medalowa, widzicie? No ale jest, kurde, coś jest, bo już mnie to zaczynało grzać. Ryba jest, ale co, rzucamy dalej, kochani, my chcemy, kurwa, unikata tutaj wyruchać. A nie jakieś medalowe. No, ten już coś tutaj ciągnie, co on tam złowił. Kurde, zaczep, serio? Potoku, kurwa, zaczep chyba o kamień, a nie wiem, o co tutaj się można zaczepiać.
Dobra, była medalowa, to może jebnie kochani i unikat. A na tą blachę tutaj łowiłem, kurde, kety, kiżucze nawet łowiłem. Tą gorbuszę nie pamiętam, czy łowiłem. Nie chcę was tu ciulać. Ale chyba tej, kurde... O jest, widzicie ten nalewkowy boss, o tym, którym mówiłem. Pokazał się na czacie, dołączył teraz. Ten koleś tutaj, kurwa, oj, unikaty, kochani, jak szalony. No ale on tu już łowi kupę czasu na tym łowisku. Tak więc wiecie, ma tu to opanowane, kurwa, perfekt wszystko. Siema nalewkowe, ja nie odpisuję, bo nie ma czasu. Kurde, znowu jakiś zaczep. Albo odpiszemy, kochani. Na szybciora. Dobra, i jedziemy dalej. Z knurami tutaj. Dali nam jednego i co? Oni myślą. Drugie tempo zwijania, może tak, co? Ale tak to w ogóle nawet nie chcę podskoczyć. Patrzcie się, znowu zaczep. Jakie to jest tu chore. Zwijam to znowu do końca. Tutaj też żeśmy mówili, rzucałem gdzieś tutaj na drzewo. Zresztą jeszcze jeden rzut na ten. Na tą blachę. I spróbujemy, kurwa, na ten spławik. Coś mi tam wczoraj pisali, że 36 metr. Grunt na pełnej. Shiner. No i... tam na jakieś drzewo się rzuca, ja znowu zapomniałem na które. Ale spróbujemy. No ten kurwa nalewkowy zaraz będzie łowił te unikatowe malmy, kochani. Siedzą tam na tym na tej drugiej miejscówce tutaj, w tej grze, w tej takiej pośrodku jakby. No i tam kurde chyba najwięcej tych medali ciągną. Ale tutaj też przychodzą, tutaj też przychodzą. No nie, to jest niemożliwe. Powiem wam, że to co tutaj teraz jest, to jest słabe, kurwa, słabe, bo tu... No nie wiem, albo kurwa ta gra po prostu daje wam, jak wy jesteście pierwszy raz na danej miejscówie, kurwa taką popisówę robi, że wow, jak tu nie jest fajnie. No to jest moje drugie wejście tutaj na ten cały, kurwa, potok. No i jestem, kurwa, załamany tym, co tu zastałem. To kłankczyn się robi z tego. O, coś, kurwa, jebło. To ostatnio, kurwa, na kłankczyn żeśmy połowili jakieś niszczuki przynajmniej. Na tym live'ie. Aha, i właśnie, chciałbym wam podziękować, kochani. Jeszcze na jakimś live'ie, co zrobię, to jeszcze podziękuję też. Za to, żeście opanowali, kurwa, Tureta, jak tam jakiś, kurwa, frajer, kurwa, jeden z drugim wypisują, jakieś pierdoły, nie ma się co odzywać do nich, co podkurwiać, bo to są downy dla mnie i tyle. Medalowa znowu maciora. Tak więc, kurwa, super, żeście się zachowali, kurwa, za co wam dziękuję. Ja też z takim, kurwa, frajerem nie mam co, kurwa, gadać nawet, bo jak ja bym mu odpowiadał jakieś głupoty, to on by jeszcze więcej tego pisał i pisałby i chuj by nie przestał na pewno. A tak, poszedł se w pizdu i tyle. Takie miejsca, kurwa, były, są i będą siedziały na live'ach i to nie tylko u mnie, kurwa, że tam koleś na mnie sra, a to u różnych się tak dzieje, kochani. Dużo razy jest, że wy się między sobą kłócicie, ale jakby ktoś chciał wiedzieć, czy ten, czy może takiego gościa jebać, a jebać se go, ja wam daję zielone światło, możecie sobie tam do niego pisać, jebać go jak psa, ale mówię wam, że nie warto, nie warto z takim chujem co dyskutować nawet, szkoda waszych kciuków, kurwa. Baterii w telefonach, czy tam kurwa tabletach, czy na czym wy to sobie oglądacie. Tak więc wiecie, zrobicie co uwalacie za stosowne, ja wam daję zielone światełko, kochani, jeżeli chodzi o te sprawy i tyle. No kurde, widzicie, medale kurwa nam biorą, ale nie chce nam jemność ten unikat. I troszkę lipa. A dwa razy tu wszedłem, powiem wam, dwa razy kurwa rano właśnie, piąta coś, no kurwa drugi rzut, zawsze to był chyba drugi albo trzeci rzut i ten unikat siadał. A tu dzisiaj, o, produkuje się, kurwa żul pod Tesco i nic z tego. Ale dwa medale są, no jakby nie patrzeć, 35 kilo ryby już jest, kurwa, też nie ma co narzekać, kochani. No ale, tak jak mówię, chciałem wam pokazać tego, kurde, unikata zastranego. Wiecie co?
Jebniemy sobie na tego Shinerka. Tylko żebym ja pamiętał, gdzie to było, ale jest tu kurwa mój ziomal nalewkowy boss. I tu żeśmy łowili tą maciorę. Tutaj mi kazał rzucać. Na te drzewo chyba, kochani. 36 metr, zobaczymy. On, nie wiem, bo ten 36 metr on mi nie mówił. Ja się wczoraj pytałem jakichś innych knurów. No ale obczajmy. A zawsze można się go dopytać jeszcze. Zamieszam sobie kawę, kochani, bo jestem kurwa świeżo po robocie. Mam teraz na rano, jak wiecie. O, zobaczcie, już coś dziubało tutaj, już coś mi tutaj dziubało. Tak więc zostawiamy to tutaj, tak jak to mamy. Spławik niech sobie płynie tam. O, nalewkowy też mi tak gadał wtedy. Niech sobie on spływa. Widzicie? Już coś kurwa go tam trąca, tego Schlinera, i jest branie. I może kurwa unikać, co? Patrzcie się. Ja tu ciągłem kurwa na tego Brutusa dwie medalowe tu wyjąłem. Ale widzicie, macie kurwa, zobaczcie, nalewkowy już unikata wypierdolił. Ale macie miejscówę, już wam pokazałem taką, wiecie, pewną miejscówę. Tu musi wam unikat jebnąć, kochani. Nie ma to tamto. Zresztą widzicie, że koleś ciągnie unikata. A kto wie, może ja też ciągnę. No proszę, mamy jakąś maciorę. Ciekawe, czy medalowa, czy jaka. Kurwa, medalowa, widzicie? Hehe, trzecia medalowa. Pogratulujmy, pogratulujmy. Patrzcie się, zdobyłem jakiś łososiowy mistrz, osiągnięcie. No i dwa tokenki wpadły, zajebiście. Tokeny mi się przydadzą na live'y, kurwa, żeby się przenosić w tych, kurwa, godzinach brań, kochani. Jedziemy znowu tutaj w to samo miejsce, kochani. No i czekamy na tą, kurwa, maciorę unikatową. 36 metr. Tam było branie od razu, praktycznie, można powiedzieć nawet. Zostawmy to. Chciałem się kawy napić, ale widzicie, zaraz jebła. Teraz spróbuję się napić. A, teraz poszło. Elegancko. I czekamy. Spławiczek niech sobie płynie. Ja bym wam powiedział też, że ja bym się tu nigdy nie spodziewał, że jakimś potoku, kurwa, grunt na 250 mamy dawać. Wiecie, kurwa, płytka woda, myślałem. A tu proszę, 250. Spławik stoi, kurwa, jak ta sosna tam przed nami. Czy co to jest? I elegancko rybka wzięła. Nalewkowy, kurwa, nalewkowy tutaj rządzi, wam powiem. Z tego, co tu wtedy byłem pierwszy raz i widziałem, jak on tam, kurwa, czesał te ryby. No to on tu wymiatał. No, jakiś unikacik. Zamelduje się. Halo, pani Czawyczo. Czekamy tu na panią. Sinerek, kurwa, pyszny. Miam, miam, sinerek założony. Bierz to. Łososiowy mistrz ze mnie, kurwa. Łosiowy. O, i już jest coś, już coś się dzieje, kochani. Na naszym spławiczku grucha już się, kurwa, czepie cała. Zobaczcie. Walenie gruchy wzmacnia paluchy, jak to niektórzy mówią. No. Kurde, patrzcie się. Nie wzięła, a już byłem pewny, że będzie branie. Jest teraz. Kurwa, no patrzcie się, nie zaciął mi tego. Ale kurwa jaja, ale to są jakieś jaja teraz. Kurwa, kurwa, tą myszkę to bym wziął, rozjebał najchętniej. Och, ale ja mam kurwa nerwy, wam powiem. Jeszcze się go zapytam, na co rzucać. Czy na Minoga, czy na Shinera to było? Dobra, jeszcze jedna próba, kochani. Ale nie wiem, czemu tego mi nie zaciął.
Pewnie kurwa wy powiecie, że ja zjebałem to zacięcie, ale ja tak cały czas zacinam. Niekiedy kurwa tak samo jak mówię te szczupaki. Ja zawsze myszką ruszam na bok, tak szybko szarpię. I potem wciskam lewy. A ten. 38 metrów. Ale spytam się go, czy na minoga, co? Wy przy okazji też będziecie wiedzieć. No, już mam branie, kurwa, ale ten, na 38 może będą te unikaty. Ale kochani, spróbujemy to zaciąć. Alaska, licencja niedługo straci ważność. Kurwa, czyli za chwilę stracimy ważność. Chciałem to już zacinać, widzieliście to? No i właśnie, te szczupaki, kurwa. Niekiedy je kurwa zacina, a niekiedy tak powoli to kurwa zacina jakoś dziwnie, a ja szarpię myszką. Jaki hak 7. Chyba to zajebałem, żebym tym szarpnął teraz właśnie, bo przestało na ten spławik coś dziubać. Kurwa, ja piszę z tym bossem, a to ten się pytał. Dobra, ja mu powiedziałem 7. A tu się szóstkę daje na tą maciorę. Uwięziło się to. Widzicie, on już jebnął unikata znowu. Dobra, ale my damy teraz na 38 metr. Tak jak on mówi, kochani. A z takiego filmiku jak ten, to coś kurwa każdy może wyjąć tutaj. Bo to nie są słowa rzucane na wiatr, co ja wam mówię, że ja łowię medalowe, a tutaj unikaty są, kochani, bo widzicie, co ten kurwa gościu robi. Tak więc, zresztą już wam mówiłem tyle razy, macior was w chuja nie zrobi. Co najwyżej sam siebie zrobi, ale nie was. Dajmy mu graty. No i dobra, czekamy my teraz na swojego kurwa unikata, kochani. 27 kilo, 28 prawie ten unikat jego. A to kurde już fajna rybka. O, już coś dziubię, widzicie? Już znowu coś tu kurwa się czai na tego naszego shinera. I oby to był unikat. Oby, kochani, to był unikat. Byłoby super i taki kurwa z 30 parę kilo. I żeby brania nie zjebać. Kryształowo. No i co? Trzeba być teraz czujnym, kochani. Teraz muszę być czujny jak pies podwójny. Przeziębiony jestem trochę. Wczoraj to byłem taki kurwa padnięty, wam powiem. Że o Jezu. Ale halo, bierz to. O, bawi się tym znowu. Liwe Schlinera po dupie. Kurwa, nie pamiętam, czy on tu dawał mi nogi, kurwa, czy też sinery. Ale chyba sinery, wiecie? Kurwa, zaraz ten spławik znowu się wdupi i na ten zaczep tam. Czekamy, kochani, czekamy, nie robimy nic, zostawiamy to. Ja też tak ostatnio długo czekałem na branie, jak z tym kolesiem mówiłem. No też widzicie, walnął medala zamiast unikata tym razem. No i też on czeka długo na branie, nie ma tak, że kurwa wiecie, będziecie się szarpać kurwa jedną maciorę za drugą. Swoje trzeba odczekać na pewno. No ale kurwa, ja już zjebałem dwa brania praktycznie, można powiedzieć. Jedno to zjebałem kryształowo, a jedno niechcący. No i co? Nic z tego chyba, co? Napije się kawy i pewnie weźmie. A jednak nie. Udało mi się napić. Wiecie co? Chyba to przerzucę, kurde.
Nie wiem, co robić. A może dziubnę, o. Spróbujemy tak. Pomoże coś czy nic? Bo jak na razie to widzę, że nic. Kurde, ale lipa, no. Wiecie co? Przerzucam to jednak. Już to za daleko chyba popłynęło. Chociaż jakbym czekał, to może by coś jebło wreszcie do tego. Kurwa, i straciła, kurwa, wygasła. Maciora, niech ją pała. Ach, chuj tam z nią, dobra. Ja tu tylko chciałem ten odcinek nagrać i tak zaraz wydupią, kochani, na Michigan. Farmić kasiurę, żeby jakiegoś live'a jebnąć. Ten ostatni live, kurde, średni był, wam powiem jakoś, jeżeli o mnie chodzi, bo jebał mi się tutaj ten czat, kurwa, nie wiem, traciło mi ostrość, bo jak na telewizor się patrzyłem, to nic nie widziałem, co wy tam do mnie piszecie niekiedy. Wkurzało mnie to. Słaby byłem, obudziłem się, jakiś kurwa padnięty. Dobra, czekamy teraz. Dajmy temu czas. Złowię jakąś rybkę, może tutaj jak się uda, kochani, i kończymy ten odcinek ostatni z pokazywania łowisk. Ja tą serię uznaję, kurwa, za zakończoną. A jak coś tu wrzucę, to mówię, jakieś takie z dupy, coś. Zobaczymy zresztą. No i na te zawody, kurde, się tak pomalutku szykuję. Jeszcze na live chciałbym się dopytać tam paru pierdół. O, coś tu dziubło. Dajcie mi unika, kurwa, nie grajcie w chuja, i tak nie mam licencji, i tak tej ryby nie wezmę. To moglibyście dać unikata. A ciekawe, czy ja mogę łowić w ogóle bez licencji. To jest, kurwa, ciekawe, nie? Albo mi nic nie weźmie, kurwa, bo nie mam licencji, co? To jest, kurwa, pytanie, he? Nie wiem, ale coś mnie to zaczyna wkurwiać. Patrzcie, jak mu gwiazdkuje temu kolesiowi ten czat, kurwa. Ostatnio jak ze mną pisał, to samo mu wyskakiwało. Ciekawe czemu. To jest pytanie za 100 punktów, kochani. Czy weźmie mi ryba, jak nie mam opłaconej licencji? Szkoda mi teraz wydawać, kurwa, 8 koła, żeby dograć 5 minut odcinka, kurwa, bo to jest bez sensu. Wiecie co? Ostatnie, kurwa, zbieram to po prostu, ściągam to, rzucam jeszcze raz tam i chuj, i kończę to, bo coś słabiutko, słabiutko u mnie. Wszyscy, kurwa, oczywiście ryby ciągną. Tylko ja tu stoję jak chuj na weselu z tą wędką. Oj, Boże, Boże. Dobra, 38. No i zostawiamy. No i kurwa, oby coś pobrało, kochani. Oby coś pobrało. No jakieś, kurwa, niby śmieszne dziubnięcie znowu było, od razu. No, coś tam nam, kurwa, dziubie. Może to weźmie jednak, bez tej licencji, ta ryba. A.
No, coś się kurwa kroi, kochani, coś wisi w powietrzu. No, już kurwa ciągnie. Widzicie to? On już ciągnie. Patrzcie się, jak to zaciął powoli znowu. Widzieliście to? Kurwa, dziwne to jest. Dobra, ale ważne, że coś kurwa siadło na koniec odcinka, kochani. Teraz tylko kurwa spiąć pośladki, opanować tu recika i to wyjąć. Ciągniemy kurwa knura, Ferszus, dla ciebie. Zobacz. Kurwa, to jest unikat, kochani. Unikaty tak do pionu stają, kurwa. Kurwa, jak macior ciągnie ryby, to ona do pionu staje. To będzie unikat chyba, wiecie? Na pewno, kurwa, dlatego, że nie mam tej pierdolonej licencji kupionej. Patrzcie, jak targa żyłe. Ale chodź tu, halo, halo. Nie walcz z tym, nie walcz z tym. Jesteś moja. Patrzcie, jak ta wenda, kurwa, jakby miał tego, ej, Heidi go Medinę. Albo jak ten, kurwa, alkoholik z rana, zobaczcie. Jak się czepie mu ta łapa. Co za knur. Dobra, dawaj to. Dawaj mi to gówno unikatowe. Jeb, jeszcze se tu odjazdy jakieś robi. Patrzcie się, ej. Kochani, widzicie tą akcję? Kurwa, macior tutaj coś konkretnego ciągnie. Kurwa, kurwa, ale to walczy. Pierwsza taka ryba tutaj, kochani, żeby tak walczyła sobie ze mną. Dobra. Opanowała tureta. No i do brzegu, do brzegu, do brzegu. Martwcie się. Będzie jakiś kurwa półotwór, kurwa 50 kilo. No nawet nie wiem, ile te czawicze mogą tu ważyć. No kurwa, chodź tu, albo to nie jest czawica. Jest, mamy to coś. Czawica to jest jednak. No i obstawiam, że unikat, kurwa, na pewno. No bo już gratulują mi nawet. Unikatowa czawica 28 kilo. Ale kochani, kurwa, widzicie, jebłem wreszcie unikata. Pierwszy raz na tym jebanym, kurwa, nagraniu udało mi się złowić unikata. Tak więc ja jestem zadowolony z siebie, kurwa. Widzieliście trzy medalowe maciory, jedną unikatową. Widzicie, nie mogę jej zabrać, bo inaczej 20 koła zabulę. No to kurwa, grubo by było. No ale za taką rybkę, patrzcie się, powiedzmy 2,5 tysiąca, no. I ona ma też 25 kilo, powiedzmy. A możecie takich ryb ile jebnąć? 2, 4, 8 ryb, no to macie prawie 20 tysięcy zarobicie, jakbyście najebali takich ryb tutaj pełną siatę. Nie zdążycie ich najebać pełnej siaty w te parę godzin. Nie oszukujmy się. No ale nic, kochani, dobra. Pokazałem wam tego unikata, z czego jestem zadowolony, już mówiłem. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tej serii, za wszystkie łapki, co żeście dawali, wszystkie kurwa suby, jakie tu poszły w tej serii. No i ogólnie za to, żeście to oglądali, kurwa, i wam się to podoba, nawet chcecie live'y, z tego live'y będę robił. Ale na razie żegnam się z wami trzema po same jaja ukłonami, kochani. Życzę wam oczywiście miłej reszty dnia. Trzymajcie się tam, kurwa, cieplutko w tą chujową pogodę, jaka teraz jest w naszym pięknym, kurwa, kraju. No i nic, do usłyszenia w kolejnych materiałach i jakimś live'ie. Hej, hej!